Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj eksperymentuję z różną bazą, czyli to jest pierwsza farba, która idzie jako podkład. Podkład do wylewanego obrazu. Pierwszy podkład to będzie śnieżka do kaloryferów. Drugi podkład to będzie tutaj gloss paint biała z firmy Spectrum. Trzeci podkład to będzie The Coral, lateksowa farba szara, prawda co? Bo białej nie miałam niestety. I czwarty podkład to będzie Floetrol i farba akrylowa. Wszędzie troszeczkę dodaję wody, żeby była odpowiednia konsystencja, nie za gęsta, nie za płynna. No mniej więcej... O taka, albo może tutaj będzie bardziej widać. Mniej więcej taka konsystencja. W sumie nie powinna być aż za mocno lejąca jak woda, ale troszeczkę bardziej gęsta. Zobaczcie, bazę już wylałam. Zaraz jeszcze tylko... pozbędziemy się bąbelków, bo tutaj na przykład jest dużo, tutaj praktycznie nie ma. Bąbelków pozbędziemy się za pomocą ognia, czyli zapalniczki. I tutaj moje kolory. Kolory wybrałam dzisiaj srebrny, niebieski i miedziany. A to są moje aktywatorki. Biały i czarny. Tak naprawdę to jest tylko farba i klej. Klej ten z kuglu. No i troszkę wody oczywiście, żeby konsystencja była taka fajna. Dobrze. No i tak mniej więcej te kolorki sobie rozlewamy. Wszędzie tak samo. Tu chyba gęstsza farba, bo się nie rozlewa. Tak to mniej więcej wygląda na razie. I chyba weźmiemy tutaj teraz kolor niebieski. I na koniec kolor miedziany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok. I teraz tak. Najpierw daję biały aktywator. Nie za dużo. I później czarny. Na to. I chyba nie wiem, czy będę słomką, przez słomkę dmuchać, czy będę po prostu posłużę się suszarką do włosów. Zobaczymy. Ale jeżeli widzicie, widać już gdzieniegdzie reakcja zachodzi. O tutaj na przykład. Ten biały kolor zmieszał się już. Wszedł w reakcję z miedzianym. Już tam coś się dzieje. I to jest dobry znak. Ok. Spróbujemy dalej cokolwiek zrobić.
posłużymy się chyba tradycyjnie słomką. I słuchajcie, tak mniej więcej będę rozdmuchiwać. W nadziei na ładny jakiś obraz. To jest jedynka. Za dużo czarnego. Dobra, dwójeczka. Trójeczka. I czwóreczka. Tu jakie ładne. Ale to zaraz zejdzie, o kurczę. Ok, zakręcimy trochę tą karuzelą. Zobaczcie, każdy efekt jest inny praktycznie. Trójka i czwórka są podobne. No to róbcie same dziewczyny, czy może i chłopacy, wnioski. Jaka baza jest lepsza? Do utworzenia oto takich efektów. Dobrze, sobie teraz przyjrzymy się. I tak, jedyneczka. Zaczniemy od jedyneczki. Jedyneczka tak wypadła. Dwójeczka. To jest dwójeczka. Na dwójeczkę. Pod dwójeczką jest taka oto baza. Trójeczka, przypominam,
farba lateksowa. No super w sumie, nie? I Fluetrol z farbą. Też fajnie. Tutaj piękny, srebrzysty połysk mamy. Nie wiem, czy go widać. No i na tym kończymy nasze eksperymenty dzisiaj. A jaki obrazek z tych czterech Wam najbardziej się spodobał? Napiszcie w komentarzach.